pokażę Wam teraz, jak powinniśmy prawidłowo wykonywać martwy ciąg, ponieważ wiem, że wiele osób ma z tym problem. Więc ręce na gryfie, mniej więcej na szerokości barków. I lecimy. I zaczynamy podnoszenie sztangi. Pierw od, zaczynają nogi. Zaczynamy od nóg. Hop, plecy wyprostowane. Hop. Spójrzcie dokładnie na moje nogi i na moje plecy. Nie może być czegoś takiego, że zaczynamy ciągnąć plecami i robimy tak zwany koci grzbiet, bo to jest prawie pewne, że wtedy macie kontuzję pleców załatwioną. Także jeszcze raz pokażę. Sztanga na dole. Zaczynamy ciągnąć od nóg. Plecy wyprostowane i wstajemy.